Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 190. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 119, wersetu 25 do 32. Przylgnęła do prochu moja dusza, przywróć mi życie według Twego słowa. Opowiedziałem ci moje drogi i wysłuchałeś mnie. Naucz mnie Twoich ustaw. Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień, abym rozważał Twe cuda. Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty. Podźwignij mnie zgodnie z Twoim słowem. Drogę kłamstwa odwracaj ode mnie, daj mi zaś łaskę Twojego prawa. Drogę wierności obrałem pragnąc Twoich wyroków, lgnę do Twoich napomnień. Nie daj mi okryć się wstydem. Biegnę drogą Twoich przykazań, bo rozszerzasz mi serce. W księdze Estery, w rozdziałach 9 i 10, Żydzi, broniąc się zgodnie z nowym dekretem, pokonują swoich wrogów, a święto Purim zostaje ustanowione na pamiątkę ich ocalenia. Mardocheusz zostaje wyniesiony do wysokiej godności w królestwie. A jego wpływ i działania są opisywane jako korzystne dla Żydów i dla pokoju w kraju. W dwunastym miesiącu, to jest w miesiącu Adar, trzynastego w nim dnia, gdy rozszedł się rozkaz króla i jego dekret do wykonania w dniu, w którym wrogowie Żydów spodziewali się zapanować nad nimi, wszystko się zmieniło i Żydzi zapanowali nad tymi, którzy ich nienawidzili. I zgromadzili się Żydzi we wszystkich swoich miastach, we wszystkich państwach króla Asferusa, aby podnieść rękę na tych, którzy pragnęli ich zguby. Nikt nie stawił im czoła, ponieważ strach przed nimi padł na wszystkie narody. Wszyscy zaś książęta państw, satrapowie i namiestnicy i zarządcy spraw króla wspomagali Żydów, bo padł na nich strach przed Mardocheuszem. Mardocheusz bowiem był wielki w Domu Królewskim i sława jego rosła we wszystkich państwach. Tak ów mąż Mardocheusz stawał się coraz to większy. Tak Żydzi pokonali wszystkich swoich wrogów przez uderzenie mieczem, przez zabójstwa i zagładę, i z nienawidzącymi ich postąpili zgodnie ze swym upodobaniem. Na zamku w Suzie Żydzi zabili i wytracili pięciuset mężczyzn. I zabili parszandatę i dalfona i aspate i porate i adalię i aridate i pamasztę i arisaja i aridaja i wajezate dziesięciu synów hamana, syna Hammedaty, ciemięscy Żydów, ale po ich majątek nie wyciągnęli ręki. W tym samym dniu król dowiedział się o liczbie zabitych na zamku w Suzie. Król rzekł do królowej Estery. W Suzie na zamku Żydzi zabili i wytracili pięciuset mężów i dziesięciu synów Hamana. A w pozostałych państwach króla co uczynili? Jakie jest jeszcze Twoje życzenie, a będzie spełnione? I rzekła Estera: Jeśli królowi to się podoba, to niech także jutro pozwolą Żydom, którzy są w Suzie, na działanie według dekretu z dnia dzisiejszego, aby mogli dziesięciu synów Hamana powiesić na drzewie. A król orzekł, by tak uczynić. Wydano więc dekret w Suzie i dziesięciu synów Hamana powieszono. A Żydzi, którzy byli w Suzie, zgromadzili się także w dniu czternastym miesiąca Adar i zabili w Suzie trzystu mężczyzn, ale po ich majątek nie wyciągnęli ręki. Reszta Żydów, którzy mieszkali w państwach króla, zgromadziła się i stanęła w obronie swego życia. I uwolnili się od wrogów i zabili nienawidzących ich siedemdziesiąt pięć tysięcy, ale po ich majątek nie wyciągnęli ręki. Tak było trzynastego dnia miesiąca Adar, a czternastego odpoczęli i urządzili tegoż dnia ucztę i zabawę. Żydzi zaś, którzy byli w Suzie, zgromadzili się trzynastego i czternastego dnia, a piętnastego odpoczęli i urządzili tegoż dnia ucztę i zabawę. Dlatego Żydzi ze wsi, zamieszkujący miasta nieobwarowane, Obchodzą dzień 14 miesiąca Adar jako dzień radości i ucztowania i dzień zabawy oraz wzajemnego posyłania sobie darów z żywności. Mardocheusz opisał te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów, którzy byli we wszystkich państwach króla Asferusa, blisko i daleko, aby im wydać polecenie, że mają obchodzić jako święto dzień czternasty w miesiącu Adar i piętnasty w nim, rok rocznie. Jako dni, w których Żydzi uwolnili się od nieprzyjaciół, i miesiąc, w którym smutek obrócił się im w radość, a żałoba w wesele, aby obchodzili je jako dni ucztowania i radości, oraz wzajemnego posyłania sobie darów z żywności przyjaciołom i darów z żywności ubogim. A Żydzi przekazywali to, co rozpoczęli czynić i co napisał im Mardocheusz, że Haman, syn Hammedaty, Agagita, wróg wszystkich Żydów. Powziął plan przeciw Żydom, aby ich wygubić, i rzucił pur, to jest los, aby ich zniszczyć i zgładzić. Gdy zaś doszła wieść o tym do króla, wydał dekret na piśmie: Niech zły jego zamysł, jaki powziął przeciwko Żydom, zwróci się na jego głowę. I powiesili go i synów jego na drzewie. Dlatego nazwano dni owe Purim, stosownie do nazwy Pur. Również na podstawie wszystkich słów tego listu i na podstawie tego, co przeżyli i co ich dotknęło, Żydzi postanowili i wzięli na siebie i na potomstwo swoje i na wszystkich przyłączających się do nich obowiązek nieprzemijający obchodzenia owych dni stosownie do pisma i stosownie do czasów rokrocznie. Owe dni będą wspominane i świętowane we wszystkich pokoleniach, we wszystkich rodzinach, państwach i miastach. I owe dni Purim nie zaginą wśród Żydów, a pamięć ich nie ustanie u potomnych. Napisali także królowa Estera, córka Abihaila, i Żyd Mardocheusz z wielkim naciskiem, aby ten drugi list o dniu Purim obowiązywał jako prawo. I rozesłano pismo do wszystkich Żydów w 127 państwach królestwa Asferusa, słowa pokoju i prawdy, aby utrwalić owe dni Purim we właściwym czasie. Jak je przedtem ustanowili żyd mardocheusz i królowa Estera, i jak ustanowili dla siebie i dla potomnych swoich przepisy postu i lamentowania. Rozporządzenie Estery umocniło przepisy w sprawie owego święta Purim i spisane zostało to w księdze. Król Asferus nałożył podatek na kraj i na wyspy morza. A wszystkie dzieła jego potęgi i jego mocy i opis wielkości mardocheusza, którego król uczynił wielkim, Czyż te sprawy nie są zapisane w księdze kronik królów Medów i Persów? Albowiem, żyd mardocheusz był drugi po królu Asferusie i wielki w oczach Żydów i umiłowany przez mnóstwo swoich braci. Troszczył się o dobro swego ludu i zabiegał o szczęście całego swojego narodu. I mówił mardocheusz: przez Boga to się stało. Wspomniałem sobie bowiem sen, który miałem o tych sprawach, nic w nim nie zostało pominięte. Małe źródło, które stało się rzeką, potem było światło i słońce, i wielka woda. Rzeką tą jest Estera, którą poślubił król i uczynił królową. A dwa smoki to jestem ja i Haman. Narody zaś zgromadziły się, aby zgładzić imię Żydów. Naród mój to Izrael ci, którzy wołali do Boga i zostali ocaleni. Pan ocalił swój naród i uwolnił nas pan ze wszystkich nieszczęść, i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród pogan. W tym celu przygotował dwa losy jeden dla ludu Bożego, a drugi dla narodów pogańskich. Oba te losy przyszły na godzinę i czas i na dzień sądu wszystkich narodów przed oblicze Boga. Bóg zaś wspomniał na lud swój i oddał sprawiedliwość dziedzictwu swemu. I będą dla nich owe dni w miesiącu Adar, czternastego i piętnastego tegoż miesiąca, dniami zgromadzenia i radości i wesołości przed obliczem Boga z pokolenia na pokolenie, na wieki w Jego ludzie izraelskim. W liście do Efezjan, rozdziale czwartym, wersetach od pierwszego do szesnastego, święty Paweł wzywa wierzących do życia godnego ich powołania zachęcając do pokory, łagodności, cierpliwości i miłości oraz do zachowania jedności ducha. Podkreśla, że Kościół jest jednym ciałem, z jedną nadzieją, jednym Panem, jedną wiarą i jednym chrztem, a Chrystus obdarował każdego z nas łaską według miary Jego daru, ustanawiając różne role w Kościele: apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli aby przygotować świętych do dzieła służby, budując ciało Chrystusa do osiągnięcia jedności wiary i pełnej dojrzałości w Chrystusie. Zachęcam Was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi pismo: Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi? Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast, żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku temu, który jest głową ku Chrystusowi. Od niego poczynając całe ciało. Zespalane i utrzymywane w łączności więzią umacniającą każdy z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.